Poranek Radia TOK FM. A w poranku Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niech pan powie z ręką na sercu, pochodzimy od małpy, czy jednak od Pana Boga? Pytam dlatego, że jest Pan prezesem Unii Polityki Realnej, bardzo konserwatywnego zrzeszenia, a także działa Pan w klubie zachowawczo-monarchicznym. Już jestem przekonany, że uważa Pan, że Darwin to się omylił, co? Z racji moich zainteresowań zawodowych, czy w ogóle wykonywanego zawodu, ja jestem związany z teorią Darwina, ponieważ archeologia generalnie opiera się na założeniach teorii Darwina, przynajmniej w tym rozwoju jakby kulturowym, czy w takim przekształceniu na nauki społeczne. Natomiast ja nie uważam, że teoria Darwina musi się kłócić jednocześnie z teorią stworzenia Boga przez tą kreacjonistyczną, przez stworzenia człowieka przez Pana Boga, ponieważ to już Kościół wyjaśnił i są dokumenty, które pokazują, w jaki sposób można to tłumaczyć. Ja oczywiście jestem związany i z teorią Darwina, i jednocześnie z Kościołem katolickim, więc nie mam tutaj żadnego problemu, ale nie odmawiam również prawa do funkcjonowania czy do wyrażania swoich poglądów kreacjonistom czy osobom związanym z teorią kreacjonistyczną. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo, bardzo popularny nurt. Ale tak naprawdę na pewno jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, a w wyniku ewolucji wykształciliśmy się w takiej formie, w jakiej jesteśmy. A świat nie powstał 6 tysięcy lat temu. Tak? Nie, na pewno nie. No to już jakoś... Przynajmniej w moim przekonaniu zakładajmy, że to są wszystko teorie, tak jak to nazywamy. Proszę pana, Paweł Kowal apeluje do działaczy prawicowych, innych ugrupowań, niedużych, aby rozważyli start w ramach PJN-u, żeby jednak doszło do jakiejś wielkiej koalicji. Rozważa pan? To znaczy ja się bardzo cieszę, że Paweł Kowal mówi językiem bardzo podobnym do nas, ponieważ jak widać wszyscy zaczynają na prawicy rozumieć, że jest duży sens w połączeniu sił, że to rozdrobnienie nie bardzo wyjdzie prawicy na korzyść. Natomiast chciałbym przypomnieć, że my właściwie już prawie tydzień temu na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej z panem marszałkiem Jurkiem wyraziliśmy taką chęć i taki apel skierowaliśmy do pana Kowala, że liczymy na to, że Polska jest najważniejsza w tej chwili po tych zmianach na stanowisku prezesa, rozważy również możliwość połączenia sił prawicy. Stąd podwójnie mnie to cieszy, ponieważ mówimy tym samym językiem. Mam nadzieję, że jeśli dwie strony chcą, to do czegoś tutaj dojdzie, do rozmów jakichś dojdzie. Jaka będzie formuła, oczywiście to możemy jeszcze rozważać. Ja myślę, że w tej chwili ten blok na prawicy tworzący się już wokół prawicy Rzeczypospolitej UPR-u jest w miarę silny i myślę, że tutaj może w drugą stronę nam się uda porozmawiać i pan Kowal z Polską jest najważniejsza, przyłączy się do tego tworzonego ruchu, komitetu wyborczego, czy tego tworu, który ma jednoczyć prawicę. Także liczę na to i wiążę z tym duże nadzieje. Ale nie myśli pan, że sprawa utonie jednak we wzajemnych swarach, skoro Kowal ma 15 posłów, czyli klub poselski, a państwo macie raczej tradycję wielu przegranych wyborów za sobą, to on po prostu nie zgodzi się być takim rodzajem sympatycznego popychadła z Sejmu, tylko zaprosi was. Proszę, popchnijcie trochę na wózek. To znaczy, ja myślę, że to jest tak. No, z tym klubem, jak widzimy, dzisiejsza prasa donosi, że może być różnie PJN-u, bo coraz to kolejne osoby próbują odejść gdzieś do jakichś innych partii albo na jakieś inne stanowiska, więc tu jest pewien problem. Po drugie, to, że my mamy doświadczenie jakby w tych porażkach, o których pan mówił, to jest duża siła nasza tak naprawdę, ponieważ no, wiemy również, jak sobie z nimi radzić i mamy sposób, w jaki sposób teraz z tej sytuacji wyjść. Tak naprawdę my mamy konkretny program, który zaczęliśmy przedstawiać, program gospodarczy, w którym chcemy likwidacji PIT-u, CIT-u, jakichś ułatwień dla rodzin, chociażby w odliczeniu zryczałtowanym podatku VAT na dzieci, co pozwoli nam odejść od opodatkowania dzieci. Także mamy już konkretne propozycje, konkretny program. Polska jest najważniejsza troszeczkę jakby przez ten brak jednoznacznego kierunku, w którym miała iść. Moim zdaniem troszeczkę przespała swój najważniejszy moment i w tej chwili tak naprawdę nie czujemy się niż mniej wartościowym partnerem do rozmów. I tak naprawdę liczymy, że pan Paweł Kowal, wiemy właściwie, jesteśmy przekonani, że jest osobą doświadczoną politykiem, poważnym, chcącym robić poważną politykę. Także myślę, że w jakiś sposób się na pewno porozumiemy. I tutaj najważniejsze jest to, że jest wola u niektórych polityków prawicy odejścia od takich spraw ambicjonalnych, personalnych, a skupienie się wokół programu, bo Polska znalazła się naprawdę na poważnym zakręcie, właściwie w każdej dziedzinie i w tej chwili
potrzebuje poważnego programu i poważnej siły, która będzie miała pomysł na rozwiązanie tych spraw. A kto będzie waszym ministrem finansów, jak wygracie wybory? Jeszcze nie rozdzielaliśmy stanowisk, nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, mamy kilka pomysłów, natomiast spokojnie czekamy na to, co się wydarzy. Na razie mamy ciężką pracę w kierunku wyborów. Krzysztof Rybiński był ekspertem PJT, no i był też ekspertem związanym z UPR-em. Czyli jest jakiś taki Mojżesz, który, można powiedzieć, łączy te środowiska. Zgadza się. Dlaczego nie uznać, że wasze programy są po prostu takie same? Jeżeli już tam, niech detaliści szukają w każdej śrubce różnicy, ale przecież widać, że pomysł jest ten sam. Tak? Mniej podatków, więcej przedsiębiorczości, aleluja i do przodu. To znaczy, rzeczywiście, główne zasady są zbieżne, natomiast diabeł często tkwi w szczegółach, ponieważ na tym się już wielokrotnie niejedno ugrupowanie przejechało, że tak naprawdę trzeba mieć pełny i gotowy plan, nie wystarczą te hasła, mniej podatków i będzie wszystko dobrze, bo za tym kryje się cały pakiet innych działań, które należy zrobić. Rzeczywiście pan Rybiński w dużej mierze ma dość spójną wizję, podobną do tej, którą my prezentujemy. Na razie nie rozmawialiśmy jeszcze o takich kwestiach, natomiast oczywiście jako ekspert i ewentualnie osoba, z którą byśmy chcieli rozmawiać o jakiejś pomocy w sprawach gospodarczych, jesteśmy otwarci naturalnie. Natomiast w tej chwili jeszcze nie mamy takich planów dalekosiężnych w kwestii obsady stanowisk ministerialnych. To właśnie tak trzeba byłoby odwrócić, tak? Nie o stanowiskach, tylko o programie, a nie o stanowiskach, bo to jest pewien problem. Nie ma z wami Janusza Korwin-Mikkego. No i nie ma siły. W każdej rozmowie o UPR-ze pojawia się postać Janusza Korwin-Mikke, bo jest chyba to już dożywotnio będzie kojarzony jako dożywotni prezes UPR-u. A przecież naprzeciwko mnie siedzi prezes UPR-u. No i wiele można panu powiedzieć, ale Korwinem pan nie jest. No ja mam nadzieję, że nie jestem i nie chciałbym być Korwinem, nie chciałbym się prezentować w mediach w formie takiej jak pan Janusz Korwin-Mikke. Pan Janusz Korwin-Mikke jest publicystą, który głównie tą rzeczywistość skupiał na sobie, uprawiał politykę, dla mnie troszeczkę komediowy sposób. No, powiedzmy dość taki dziwny, który nie był dobrze odbierany i stąd nasze jakby rozejście się. My dzisiaj mamy troszeczkę odmienną wizję partii, czyli Unii Polityki Realnej. Chcemy, żeby to była partia poważna, poważnej debaty, programu, a nie często słusznych zasad, ale przedstawianych w formie takiej dość kabaretowej. I czy pan Janusz Korwin-Mikke będzie się wiecznie kojarzył? No to już zależy od państwa, ponieważ to jednak mimo wszystko media kreują pewien wizerunek. Jeśli media zrozumieją, że dziś pan Janusz Korwin-Mikke ma już zupełnie nową partię, a Unia Polityki Realnej jest kompletnie odmiennym ugrupowaniem działającym na własną korzyść, to będzie dobrze. Natomiast ja się akurat cieszę, że nie jestem dokładnie Januszem Korwin-Mikke, bo nigdy bym nie chciał właśnie powielać tej drogi, którą poszedł pan Janusz. Stąd zresztą właściwie ten wybór mojej osoby, ponieważ jest to jakby wybranie innej drogi na uprawianie polityki. A czy zdobędę tego typu popularność? Zobaczymy. Najważniejszy jest tak naprawdę Polska, program i ewentualnie UPR jako formacja, która miałaby tej Polsce pomóc. Natomiast personalnie to jestem zadowolony. Jak pan wie, Platforma Obywatelska wchłania wszystko wszystkich jak odkurzacz. Potrafi Józefa Piniora i Bartosza Arłukowicza, potrafi sięgnąć w prawą, liberalną stronę, chociażby Kluzik-Rostkowska. No, wchłonie was jak dwa razy dwa, to znaczy, cztery. Nie sądzę. Nie sądzę, panie redaktorze, żeby nas wchłonęła z racji takiej, że my jesteśmy partią naprawdę liberalną, a nie przedstawiamy takiego liberalizmu, który ja nazywam trochę liberalizmem gdańskim. On niewiele z liberalizmem tak naprawdę gospodarczym ma wspólnego. 4 lata rządów Platformy pokazały nam tak naprawdę, że liberalizm to być może w hasłach, ale to, co za hasłami, to już nic. No i myślę, że pani Kluzik-Rostkowska to też jest taki liberalizm pojęty troszeczkę w tym naszym europejskim stylu, tak? Jest to bardziej liberalizm światopoglądowy być może, czy postawy społecznej, niż liberalizm gospodarczy. Unia Polityki Realnej jest jednak partią konserwatywno-liberalną, czyli ten liberalizm ogranicza się do gospodarki tak naprawdę w większości. Tylko ja mam takie wrażenie, że rozmawia ze sobą teraz dwóch sympatyków muzyki klasycznej i wie pan, w żaden sposób nie mogą dojść jednak do wspólnego poglądu, kto jest lepszy, czy Dworak jest dobry, czy niedobry. No i w końcu się rozchodzą do dwóch różnych filharmonii, a po prostu powszechnie dominuje muzyka zupełnie innego typu. Czy jest warto trzymać taką organizację jak UPR na straży wartości, na straży sztandarów, w sumie żeby sobie pogadać i mieć poczucie wyższości nad całą resztą świata, która nie rozumie, na czym polega prawdziwy liberalizm? To znaczy,
po to akurat właśnie nie warto tego trzymać, dlatego właśnie nie ma z nami panu Janusza Korwin-Mikke, który właśnie w tym kierunku mniej więcej tą partię prowadził, czyli pełnia wiedzy jakiejś tajemnej, którą się ex katedra przedstawia wszystkim ludziom do przyjęcia, tak? Natomiast nie patrzy się na to, jakie są oczekiwania społeczne. Dzisiaj Unia Polityki Realnej nie wyrzeka się swojego liberalizmu gospodarczego, swojego programu wolnościowego, natomiast ten program definiuje, czy redefiniuje poprzez oczekiwania społeczne, które, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Dzisiejszy świat wstawia nam tutaj w Polsce bardzo wiele wyzwań i tak naprawdę po wielu eksperymentach quasi-liberalnych, czy nawet quasi-socjalistycznych, które mieliśmy w gospodarce, chyba przyszedł czas po raz pierwszy na tą prawdziwą, wolnościową, liberalną zmianę w systemie gospodarczym w Polsce. No, dalej nie da się niestety z tego pustego naczynia już nic przelewać, więc tak naprawdę nigdy jeszcze w Polsce liberalizmu prawdziwego nie było. Może czas. Myśli pan, że jest aż tak dużo rozczarowanych Platformą Obywatelską Polaków? Bo rozumiem, że zmierzacie w tym kierunku. Znaczy, jako liberałowie będziemy musieli w jakiś sposób walczyć o ten elektorat zawiedzionych jakby obietnicami Donalda Tuska, bo mieliśmy mieć drugą Irlandię, a mamy chyba tą z czasów wielkiego kryzysu irlandzkiego. Natomiast ja myślę, że tych osób już troszeczkę jest, będzie coraz więcej. Dlatego, że tak naprawdę... Zgoda, ale czy będzie 6-7%, żeby się mogli przekroczyć próg? Myślę, że tak, a będzie ich prawdopodobnie nawet więcej. Teraz jest kwestia właśnie tej jedności na prawicy. Chcecie OFE w starym kształcie, czy w nowym kształcie? Znaczy my w ogóle, jeżeli jako Unia Polityki Realnej nie chcemy mieć OFE ani w starym, ani w nowym kształcie, bo chcielibyśmy, żeby ludzie mieli tak naprawdę prawo samodzielnie decydować o tym, czy chcą oszczędzać w OFE, czy chcą oszczędzać w ZUS-ie, czy w jakikolwiek inny sposób na własną emeryturę. Także tutaj jest jakby zmiana zasadnicza, u samych podstaw się różnimy i w tym kierunku raczej byśmy chcieli iść, dlatego że ten system emerytalny i w jednej, i w drugiej formule nie rozwiązuje problemu, z którym się boryka państwo. Tak? Prędzej czy później i tak ten krach nam grozi, więc trzeba zmienić podstawę myślenia. Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej i kto wie, może kiedyś poseł albo senator. Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.